drogie mojemu sercu rodziny, małżonkowie, młodzież, dzieci, umiłowani siostry i bracia w Chrystusie, osoby starsze i chorze, drodzy uczestnicy diecezjalnego marszu dla życia i rodziny oraz stypendyści Fundacji Nowego Tysiąclecia. Zgromadziliśmy się dzisiaj na Eucharystii, po której wyruszy 9. diecezjalny marsz dla życia i rodziny. Wyruszymy, by wyrazić nasz sprzeciw wobec prawa, które pozwala manipulować istotą ludzką. Raz chce tworzyć byty ludzkie, a innym razem istoty ludzkie pragnie usuwać z bycia ludźmi. Wartość i godność istoty ludzkiej nie zależą od systemów politycznych czy ideologicznych, lecz znajdują podstawy w porządku naturalnym, w obiektywnym porządku wartości stworzonym przez Boga. Takie przekonanie doprowadziło do powstania w 1948 roku Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, która w artykule 3 stwierdza jasno: każdy człowiek ma prawo do życia. Zaś artykuł 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z roku 1966, obowiązującego w 169 krajach, również w Polsce, mówi, że każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia. Tym bardziej smutny i niepokojący jest fakt, że współpracujący z Organizacją Narodów Zjednoczonych Komitet Praw Człowieka chce zmienić ten zapis. Prace nad nową definicją prawa do życia, w cudzysłowie, trwają od co najmniej 2 lat. Komitet Praw Człowieka planuje wydanie takiej interpretacji zapisu o ochronie życia, by nie tylko wykluczyć z przysługującej ochrony nienarodzone dzieci, osoby nieuleczalnie chore i starsze, ale wręcz uznać, że w ramach prawa do życia istnieje prawo do aborcji, eutanazji i tak zwanego wspomaganego samobójstwa. Zauważamy w tych założeniach ową iście szatańską przewrotność. Prawo do aborcji i eutanazji, prawo do zabijania dzieci nienarodzonych, osób nieuleczalnie chorych i starszych, ma być prawem, przejawem prawa do życia. Cóż to jest prawo do życia, które niszczy życie, które właśnie zabija życie. Komisja Praw Człowieka sporządziła projekt komentarza prawnego odnośnie do prawa do życia, który wyłącza nienarodzone dzieci z przynależności do rodzaju ludzkiego i tym samym pozbawia je ochrony wynikającej z zawartych traktatów międzynarodowych. W tak potężnym rozwoju, wydawałoby się cywilizacyjnym, wchodzimy w jaskinie przepisów, które cofają ludzkość o całe tysiąclecia. W tych działaniach widać gorzką prawdziwość słów papieża Benedykta XVI. Człowiek może manipulować samym sobą, może tworzyć byty ludzkie i usuwać inne istoty z bycia ludzi. Czymże staną się państwa i narody bez poszanowania dla godności osoby ludzkiej, jeśli niewielkimi bandami barbarzyńców? Jeżeli nie uzna się osoby ludzkiej, także tej nienarodzonej, chorej, niepełnosprawnej, za nietykalną,
niemożliwe będzie sformułowanie spójnego systemu zasad etycznych, stworzenie klimatu moralnego sprzyjającego ochronie najsłabszych, a także wzajemnego poszanowania się wszystkich ludzi. Święta Matka Teresa z Kalkuty mówiła: jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż powstrzyma ciebie i mnie, byśmy się wzajemnie nie pozabijali? Kochani siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia, nawiązująca także do pierwszego czytania, ukazuje winnicę założoną przez Boga w Starym Testamencie, tą winnicą Izraela, w Nowym jesteśmy my wszyscy. I ta winnica zostaje wydzierżawiona, użyczona dzierżawcom, nam wszystkim. Możemy tę winnicę przykształcić w środowisko życia i ona będzie wydawać owoce, ale można tę winnicę zniszczyć. Można doprowadzić do upadku całe narody i cywilizacje. Uświadamiamy sobie, że Bóg troszczy się o tę winnicę. On jest źródłem życia, istnienia. Każdy naród, każdy człowiek jest w jakiś sposób winną latorośną Boga. Ale wiemy, że mamy wolność. Bóg daje nam wolność. I możemy tę winnicę zamienić w pyżynę, niszcząc godność, wielkość i życie drugiego człowieka, albo możemy uczynić ją przestrzenią życia, piękna, dobrych relacji między ludźmi, ukazującą winnicę, jak pięknym jest życie człowieka i jego miłość do Boga i do innych. Pragniemy dzisiaj uświadomić sobie, jak ważne jest, abyśmy razem w sposób zdecydowany chronili tę winnicę życia. Łączy nas troska o ochronę każdego ludzkiego życia, a także troska o rodziny, które są naturalnym środowiskiem narodzin i życia każdego człowieka. Chcemy wzmacniać przestrzeń ochrony życia, życia ludzkiego i przyczyniać się do stanowienia prawa, które w pełni to życie będzie chronić. W Polsce, jak wiemy, trwa inicjatywa zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zakazującym aborcji eugenicznej. Na mocy przesłanki eugenicznej w Polsce zawinianych jest obecnie 96% dzieci spośród wszystkich poddawanych aborcji. Dramat nienarodzonych dzieci, które są niechciane i ze względu na swoją wrodzoną chorobę czy niepełnosprawność, jest zarazem wielkim dramatem naszego społeczeństwa, które odmawia w sobie miejsca najbardziej bezbronnym i wymagającym pomocy. Takie podejście musi też w konsekwencji rzutować w ogóle na traktowanie każdego drugiego człowieka. Nie rozstrzyga się już w nim bezwzględnej wartości, lecz wartość uwarunkowaną różnymi względami. Przecież cóż szkodzi, aby później w następnych latach, dziesiątka lat, dochodziło do tego, że będziemy eliminować już ludzi mniej inteligentnych, którzy nie będą przekraczać pewnego poziomu ilorazu inteligencji. Cóż przeszkadza, aby w pewnym momencie zacząć już likwidować w łonie matki osoby, które są mniej urodziwe, które mają gorszą tak zwaną kulę genów. Cóż szkodzi, aby później tworzyć społeczeństwo cyborgów, a nie ludzi, którzy
którzy pojawili się na świecie tak jak my, z miłości naszych rodziców, a nie są wytworem manipulacji genetycznych. Chcemy wspierać i chronić także instytucje rodziny. Najpierw ukazywać jej piękno i wartość. Piękno życia małżeńskiego, piękno życia rodzinnego. Przecież owszem, to wymaga trudów, wysiłków, ale właśnie w trudach, wysiłkach ujawnia się piękno życia małżeńskiego i rodzinnego. Dzisiaj młodzi ludzie z wielkim lękiem wyruszają w kierunku założenia rodziny. Ten lęk przejawia się między innymi w tym, że decydują się już czasem za późno na zawarcie związku małżeńskiego, gdy, no niestety, jeżeli chodzi o kalendarz fizjologiczny, on, ten zegar wybija swoje godziny. Ale wydaje się, że to, co powstrzymuje młodych przed radosnym wejściem w związek małżeński, to jest rysowana przed nimi jakaś taka przestrzeń, obraz trudności. Tylko wysiłki, tylko praca, wstawanie w nocy, przewijanie, troszczenie się o to dziecko na każdym kroku, czy o te dzieci. I taka jest wizja życia często małżeńskiego. Trudy, problemy, a przecież my nie chcemy mieć trudów, problemów. My chcemy używać życia. Wiemy jednak, to poświadczą nasi rodzice i młodzi rodzice, którzy tutaj są, że jednak zdecydowanie się na ten trudny wysiłek dziecko wymaga. To trzeba jasno powiedzieć, dzieci wymagają opieki, pracy, trudu, wysiłku, ale on jest nagrodzony stokrotnie w miłości dziecka do nas i naszej miłości do dziecka. I nasze życie nabiera wtedy sensu i głębi. Potrzeba na nowo odkryć, także w perspektywie Ewangelii, nauczania Kościoła, w perspektywie tradycji polskiej, piękno życia małżeńskiego i rodzinnego, aby młodzi nie obawiali się, że wchodzą na drogę jakieś katorgi, zsyłki, wywózki, ale że wchodzą w piękny obszar życia. Potrzebujemy wsparcia tego klimatu. Bogu dzięki, tutaj na tej ziemi ten klimat pozytywny jeszcze jest, ale to się zaczyna też zmieniać. We wrześniu niektóre z mediów informowały, że rodowita Norweszka poprosiła o azyl w Polsce, bo w jej własnej ojczyźnie grozi jej odebranie dziecka przez urzędników państwowych. Jak się okazało, nie tylko ona uciekła z Polski, do Polski. Kolejne osoby składają wnioski o ochronę w związku z odbieraniem dzieci. Również wiele polskich rodzin, które wyjechały za pracą do Norwegii, Szwecji czy Niemiec, doświadczyło bezwzględności tamtejszych urzędników, którzy z błahego powodu, nieraz pod niezrozumiałym pretekstem, odbierali im dzieci. Tak się dzieje, gdy państwo nie docenia wartości i znaczenia rodziny, małżeństwa, które też są niezastąpionym środowiskiem rozwoju wychowania dzieci. Niech państwo wychowa dziecko. Niech spróbuje wychować dziecko na co dzień. To jest niemożliwe. Tutaj są konieczne relacje rodziców do dziecka, dzieci do rodziców, całej rodziny, która wychowuje, kształtuje to dziecko. Musimy dbać o to i podejmować wszelkie możliwe działania, aby taka sytuacja nie zaistniała w Polsce. Wiemy, że były już przypadki, gdy odbierano rodzicom dzieci na przykład z powodów biedy. Wiemy, że nie tędy droga. Trzeba tym rodzicom pomóc także materialnie, stwarzając pewne pozytywne struktury, które pozwalają wszystkim małżeństwom, wszystkim rodzinom właściwie funkcjonować. W trosce o los rodzin i małżeństw chcemy również wspierać te, które borykają się z różnymi trudnościami i problemami.
Temu służy przede wszystkim głoszenie Ewangelii, siła płynąca z sakramentów świętych, ale także praca poradnictwa rodzinnego oraz działania wielu organizacji i ruchów katolickich uwzględniających bieżące problemy małżeńskie, rodzinne i wychowawcze. Dzisiaj o godzinie 15.30 w domu rekolekcyjnym Opoka w Starym Sączu rozpoczną się warsztaty pod tytułem Płodność, problem, pomoc, którą przynosi naprotechnologia. Warsztaty te są przeznaczone głównie dla małżeństw borykających się z problemem niepłodności. Ten poważny problem trzeba podejmować i zaradzać mu w sposób zgodny z prawem Bożym. Kościół głosi swoją naukę o rodzinie, o małżeństwie, ale równocześnie powinien podejmować pewne działania, by wspierać rodziny, małżeństwa, młodych ludzi. To jest wyzwanie, przed którym stoimy także w ramach V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Ksiądz proboszcz tutaj przytoczył przykład budującego się przedszkola w Grybowie, aby dać rodzicom to poczucie bezpieczeństwa dla swoich dzieci w procesie wychowania, kształtowania osobowości, duchowości właśnie w przedszkolach katolickich. Ważne jest włączenie jednych małżeństw, aby pomagały innym małżeństwom borykającym się z kryzysami. Już chcemy stworzyć taki model, żeby właśnie wzajemnie małżeństwa siebie wspierały. W rozmowach z młodymi małżeństwami często mówią się, że biskupie, jesteśmy sami często w danej miejscowości, w danym sąsiedztwie, w danym środowisku. Chcemy żyć wartościami religijnymi, chrześcijańskimi, głębokim humanizmem, ale nie mamy wsparcia rówieśniczych małżeństw. Dzisiaj bardzo ważne jest też to, aby małżeństwa, które często są poza swoją rodziną, tą potężną, wielopokoleniową, bo wyruszyły gdzieś w inny region za pracą, żeby miały wsparcie rówieśniczych małżeństw, żeby budowały wspólnotę, żeby się wzajemnie wspierały. To jest też dzisiaj bardzo ważne. Drodzy siostry i bracia, otoczmy troską nasze rodziny, przede wszystkim te, które sami tworzymy. Bo tutaj trzeba rozpocząć pracę. Niech wyrazem naszej troski będzie rodzinna modlitwa, także różańcowa, do której wzywała Matka Boża zarówno w Fatimie, jak i w Lourdes, czy w polskim Wieczwałcie. Wzywa nas także tutaj, w naszej świątyni, w naszych domach, które są małą kościołem. Naszym przewodnikiem na drodze działań zmierzających do ochrony życia ludzkiego, wspierania i troski o rodzinę jest święty Jan Paweł II. Nie tylko papież rodziny, ale też jej patron i szczególny orędownik przed Bogiem. Dzisiaj, jako jego żywy pomnik, są razem z nami stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ci młodzi ludzie stają się także promotorami wartości, których uczył nas święty Jan Paweł II. Drodzy siostry i bracia, idźmy naprzód z nadzieją. Do tego wzywa nas hasło 17 dnia papieskiego. Niech dar chrześcijańskiej nadziei oświeca nasze życie, umacnia nas w czynieniu dobrych. Niech pobudza nas w zatroskaniu o uprawę Bożej winnicy, w której rośnie także latorość naszego życia. Amen.